Za nami Hell in a Cell, które według wielu było całkiem udanym pay-per-view. Doszło do dwóch zmian mistrzów oraz właściciela zmieniła także walizka Money in the Bank. I proszę o zapalenie w komentarzach zniczy dla Otiska. A przed nami wielka wojna brandów, czyli Survivor Series. Także panie i panowie, ja jestem Paweł z What is Wrestling i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Monday Night Raw otworzył już niestety były mistrz WWE, Drew McIntyre. Niecałe 24 godziny temu przegrał on swoje mistrzostwo z Randym Ortonem na gali Hell in a Cell. Przerwali mu The Miz i John Morrison, który już jest żartem samym w sobie i nie potrzebuje ciągłych zmian imienia. Miz stwierdził, że Drew niepotrzebnie przejmuje się stratą tytułu, ponieważ nawet gdyby obronił wczoraj, to wkrótce Miz wykorzystałby na nim swoją walizkę Money in the Bank, którą wygrał również na Hell in a Cell. Miz już raz wykorzystał walizkę Money in the Bank na Ortonie i zrobi to ponownie. Drew widocznie nie mógł już tego słuchać i zaatakował zarówno Miza, jak i Morrisona. To doprowadziło do walki między Drew a Mizem, później na Raw i mimo interwencji Morrisona, to McIntyre wygrał starcie. Czas, aby poznać skład męskiej drużyny Raw na Survivor Series. Otóż dzisiaj odbyły się trzy walki kwalifikacyjne do Elimination Tag Team meczu. Tak więc AJ Styles pokonał Jeffa Hardiego, a po walce Hardy został zaatakowany przez Eliasa. Elias zaś przegrał z Keithem Lee, a Sheamus wygrał z Mattem Riddlem. Tak więc póki co to Styles, Lee i Sheamus będą reprezentować Raw. Kolejna walka na Raw to Elimination 8-Man Tag Team Match między Hard Business a Retribution. Pierwszą eliminację dla swojej drużyny zdobył Slapjack, który przypiął MVP rozproszonego przez Reckoning. Jednak szybko sam został wyeliminowany przez Bobby'ego Lashley'a. Następnie T-Bar i Lashley zostali wyeliminowani naraz przez wyliczenie pozaringowe. Wkrótce Shelton Benjamin przypiął Mace'a i kiedy w grze zostali tylko Mustafa Ali, Cedric Alexander i Benjamin, lider Retribution doprowadził do dyskwalifikacji. Także ponownie Hard Business pozostają niepokonani w walkach z Retribution, jednak to widocznie nie koniec rywalizacji. Jeśli chodzi o kobiecą drużynę Raw na Survivor Series, to będą to Nia Jax, Shayna Baszler, Mandy Rose, Dana Brooke i Lana, która wygrała Fatal 4-Way z Nikki Cross, Lacey Evans i Peyton Royce. Raw zamknęło Moment of Bliss z gościem specjalnym, nowym mistrzem WWE, Randy Ortonem. Randy nie jest głupi i wie co się święci, więc pyta Bliss, gdzie jest Fiend. To jednak nie odpowiada i na arenie pojawia się McIntyre. Panowie wdali się więc w bójkę i wtedy zgasły światła i na stage'u pojawił się Fiend. Nie zaatakował jednak nikogo i show zakończyliśmy dalszą bójką Drew i Randy'ego. W tym tygodniu zamiast zwykłego NXT odbyła się specjalna gala NXT Halloween Havoc. Było to oczywiście nawiązanie do cyklu gal WCW z lat 90. Gospodarzem całego wydarzenia była Shotzi Blackheart, a show otworzyła walka Damiena Priesta z Johnem Gargano o tytuł North American. A o stypulacji zadecydowało koło fortuny, które wylosowało Devil's Playground Match, czyli zwykły False Count Anywhere właściwie. I po około 20 minutach walkę wygrał Gargano dzięki pomocy zamaskowanej postaci. I tak Johnny został pierwszym dwukrotnym mistrzem North American. Następnie pora na promo Pata McAfee, który tydzień temu powrócił do NXT, pomagając Lorcanowi i Butchowi wygrać tytuły Tag Team. Pat wyznał, że to on kazał Ridge'owi Hollandowi zaatakować Adama Cole'a, a w zamian dał mu nowego Mercedesa. Na arenie zjawił się Kyle O'Reilly, czyli jedyny niekontuzjowany członek Undisputed Ery. Nagle dołączył do niego również powracający Pete Dunne. I kiedy wydawało się, że panowie razem zaatakują Pata, Butcha i Lorcana, Dunne zaatakował O'Reilly'ego. No i już możemy być pewni, że to wszystko podbudowa pod Wargames Match. W kolejnej walce Santos Escobar zmierzył się w non-title meczu z Drake'em Atlasem i przy pomocy Raula Mendozy walkę wygrał mistrz Cruiserweight. Następnie czekała nas walka kobiet. Rhea Ripley i Raquel Gonzalez zmierzyły się w singles meczu, aby udowodnić, kto jest najbardziej dominującą kobietą w rosterze. I bez zaskoczeń, to była mistrzyni NXT wygrała pojedynek. Jeszcze trochę powiedzmy o walce Camerona Grimesa i Dextera Loomisa. Był to Haunted House of Terror match, czyli w sumie to samo co House of Horror sprzed kilku lat na Payback 2017. Najpierw Cameron został wywieziony do jakiegoś domu, tam były zombie i w ogóle było strasznie. Później on i Loomis wrócili na arenę i tam Dexter udusił Grimesa w ringu. W walce wieczoru Candice LeRae zmierzyła się z mistrzynią NXT Io Shirai. O stypulacji walki zadecydowało ponownie koło fortuny. I okazało się, że będzie to TLS match, czyli Tables, Ladders and Chairs, czyli w sumie to samo co TLC. Na końcu ta sama zakapturzona postać, co pomogła wygrać Gargano, chciała pomóc Candice, jednak tym razem powstrzymała ją Shotzi Blackheart i dzięki niej Japonka obroniła mistrzostwo.
AEW Dynamite otworzył półfinał turnieju o miano pretendenta do tytułu AEW. Wardlow, który tydzień temu pokonał Jungle Boya, zawalczył z Adamem Page'em, który w pierwszej rundzie zmierzył się z Coltem Cabaną. I po kilkunastu minutach, bez zaskoczeń, to Hangman przyszedł do finału. Kolejna walka to starcie między Mattem Sydalem a pretendentem do tytułu AEW na Full Gear, Eddiem Kingstonem. Eddie wygrał, zmuszając rywala do poddania, używając dźwigni, którą ostatnio John Moxley pokonał Kingstona. Później przyszła pora na wywiad z FTR i Young Bucks, którzy zmierzą się ze sobą na Full Gear. Jednak Excalibur zadawał pytania tylko braciom Jackson, co oburzyło mistrzów, którzy z tego powodu po prostu opuścili wywiad. Matt i Nick zainspirowali się Cody'm i powiedzieli, że jeśli teraz przegrają na Full Gear, to już nigdy nie zawalczą o tytuły AEW Tag Team. Przyszedł czas na konferencję w sprawie dołączenia MJF-a do Inner Circle. Maxwell i Inner Circle znaleźli się w ringu i każdy zawodnik z widowni mógł podejść do mikrofonu na trybunach i zadać pytanie. Pytania dotyczyły głównie szczerości MJF-a oraz co ten może zaoferować Inner Circle. Był jeszcze Peter Avalon, który zapytał, czy może dołączyć do Inner Circle, ale z jakiegoś powodu Jericho odmówił. W końcu głos zabrał niejaki Eric B., jednak nie podano jego całego nazwiska, więc nie jestem w stanie powiedzieć, kto to właściwie był. Seria jego pytań doprowadziła Jericho do podjęcia decyzji. Decyzji takiej, że na Full Gear MJF zawalczy z Chrisem. Jeśli Maxwell wygra, dołączy do Inner Circle. Z kolei za tydzień MJF i Wardlow zmierzą się z Sammym Guevarą i Ortizem. Kolejna walka na Dynamite. Cody kontra Orange Cassidy w Lumberjack meczu o tytuł TNT. Był to rewanż za ich pojedynek na rocznicowym Dynamite, który zakończył się remisem. Tym razem ponownie starcie nie zakończyło się do końca czysto, ponieważ Dark Order rozproszyło sędziego i pod jego nieuwagę najpierw John Silver kopnął Cassidy'ego, a później zaatakował go jeszcze Arn Anderson. I dzięki temu Cody wygrywa pojedynek. Zaś w pre-show Full Gear to Orange Cassidy zmierzy się z Johnem Silverem. Później mistrzyni NWA Serena Deep obroniła swojego tytułu z Lylon Hirsch i po kilku minutach była podobieczna CM Punk'a odniosła zwycięstwo. W kolejnym starciu Shawn Spears rozwalił jakiegoś jobbera, a po walce został zaatakowany przez Scorpio Sky'a. No i w walce wieczoru Kenny Omega zawalczył z Penta El Zero M w półfinale turnieju o miano pretendenta do tytułu AEW. Przypomnijmy, że Penta przeszedł do półfinału, ponieważ Rey Phoenix doznał kontuzji podczas ich zeszłotygodniowej walki ćwierćfinałowej. I bez zaskoczeń to Kenny wygrał starcie i to on na Full Gear zawalczy z Adamem Page'em. Pytanie tylko brzmi, czy do tej walki potrzebny był turniej? I z tą refleksją opuszczamy Dynamite. SmackDown otworzyli ci sami zawodnicy, którzy otworzyli Hell in a Cell. Jey Uso musiał spotkać się z konsekwencjami przegranej z Romanem Reignsem. I z tego powodu Jey, Jimmy, ich dzieci i żony muszą opuścić rodzinę. Jey płacząc mówi, że nienawidzi Romana i go nie szanuje. Zaś Roman całkowicie spokojnie powiedział, że wciąż go kocha i kiedyś Jey go zrozumie. I potem opuścili ring. Następnie czekał nas wywiad z Larsem Sullivanem. Lars powiedział nam, że wcale nie podoba mu się, że ludzie nazywają go freakiem. Zawsze go tak nazywali. Jak był mały, dzieci w szkole też nazywały go dziwadłem i się z niego śmiały, a on zaczął płakać. Ale po kilku minutach ich śmiech przerodził się w krzyk i Lars nie miał już wstępu do tej szkoły. I od tego powodu postanowił zrobić ze świata swój osobisty plac zabaw. Później w ringu pojawił się Murphy i Alejach Mysterio. Murphy chciał przeprosić Reya i Dominika Mysterio, ale zamiast nich pojawił się Seth Rollins. Rey i Dom nigdy nie zaakceptują Murphy'ego, ale Seth go akceptuje. Seth mu wybacza. W końcu pojawił się Dominik i wspólnie z Murphym przegonił Rollinsa. Jednak szybko doszło do spięć między Murphym a Domem i wkrótce dołączył do nich Rey. Jednak kiedy Rey miał wykonać Murphymu 619, Alejach powiedziała, że kocha Australijczyka. Wszystko zakończyło się pocałunkiem Murphy'ego i Ali. Kurde, jak ona ma na imię? Ja pierniczę. Wszystko zakończyło się pocałunkiem Murphy'ego i córki Reya Mysterio. Następna walka Street Profits kontra Shinsuke Nakamura i Cesaro. Starcie było non-title meczem, jednak to nieistotne, bo i tak mistrzowie wgrali pojedynek w pełni czysto. A teraz it's boss time! Witamy nową mistrzynię SmackDown, Sasha Banks. Na Hell in a Cell Banks pokazała, że jest niepowstrzymana. Pojawiła się Bayley i mówi, że wszyscy wiedzą, iż Sasha umie wygrać tytuły, ale nie potrafi ich przy sobie trzymać. Także za tydzień Bayley wyzywa Banks na walkę o tytuł kobiet SmackDown.
Przejdźmy w końcu do składów Survivor Series meczy. Bianca Belair pokonała Natalię i Billie Kay i jako pierwsza kwalifikuje się do drużyny SmackDown kobiet. Z kolei jeśli chodzi o mężczyzn, to Kevin Owens pokonał Dolpha Zigglera, a w walce wieczoru Daniel Bryan zmierzy się z Jeyem Uso. Podczas pojedynku przy ringu pojawił się Roman Reigns i Jey wygrał walkę, a później przyznał, że też kocha Romana, po czym zaatakował Daniela, ułożył na stole komentatorskim i skoczył z narożnika. No i z naszej strony to już tyle, a jaka tygodniówka podobała wam się najbardziej w tym tygodniu? Podobało wam się Hell in a Cell? Czekacie na Survivor Series? Zapraszamy również na naszego Instagrama z różnymi ciekawymi statystykami, newsami i wynikami gal. A póki co, trzymajcie się i cześć!